Zakończone klęskami powstanie listopadowe i styczniowe nie zniechęciły Polaków do walki o odzyskanie niepodległości. Nie tracono nadziei oraz czekano na odpowiedni moment do uderzenia. Polscy działacze polityczni i społeczni aktywnie działali w poszczególnych zaborach. W Galicji nie musieli się ukrywać, w przeciwieństwie do zaboru pruskiego, gdzie trafili na opór Bismarcka, oraz zaboru rosyjskiego, gdzie działalność polityczna była zakazana. Pomimo, że Polacy dążyli do odzyskania niepodległości i wydostania się spod władzy zaborców, to jednak politycy mieli różne pomysły na kształt oraz ustrój odrodzonej Polski. Właśnie dlatego pojawił się podział działalności na ruch socjalistyczny, narodowy oraz ludowy. Omówmy najpierw ruch socjalistyczny, który znacząco rozwinął się na ziemiach polskich, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Przez to, że działalność polityczna była tam zakazana, uczestnicy byli często narażeni na aresztowania. Ruch ten dotarł na ziemię polskie nie tylko z krajów zachodnich, ale także z Rosji za pośrednictwem uczących się tam studentów. Za twórcę ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich uważa się Ludwika Waryńskiego, który ogłosił pierwszy program tej ideologii, nazywany programem brukselskim, aby Rosjanie myśleli, że przyjęto go w Belgii, a nie w Królestwie Polskim. Socjaliści uznali, że ich głównym celem jest wprowadzenie komunizmu na całym świecie, dlatego nie traktowali poważnie idei walki o niepodległość, ponieważ nie wierzyli, że w odrodzonym kraju sytuacja robotników się poprawi. W 1882 roku z inicjatywy Ludwika Waryńskiego powstała pierwsza polska partia polityczna, a mianowicie Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, nazywana w skrócie Wielkim Proletariatem albo Pierwszym Proletariatem. Partia ta nie działała zbyt długo, gdyż szybko została rozbita przez Rosjan. Ruch socjalistyczny był jednak zbyt popularny i zdołał odrodzić się kilka lat później. Ważny okazał się zjazd socjalistów w Paryżu 1892 roku. Zgromadzeni na nim działacze odrzucili postanowienia programu brukselskiego i zdecydowano się powołać nowe ugrupowanie. Tak powstała Polska Partia Socjalistyczna, w skrócie PPS, z Józefem Piłsudskim i Stanisławem Wojciechowskim na czele. Politycy tej partii w Paryżu napisali nowy program, nazywany paryskim, którego autorem był Bolesław Limanowski. Za główny cel uznano walkę o niepodległość Polski, ale równocześnie o przeprowadzenie reform w odrodzonym kraju. Wkrótce PPS stała się największą i najsilniejszą lewicową partią. Innym ważnym ugrupowaniem socjalistycznym była powstała w 1893 roku Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, kierowana przez Różę Luksemburg i Juliana Marchlewskiego. Niedługo potem partia połączyła się z litewskimi działaczami, tworząc Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, w skrócie SDKPiL. Była to partia internacjonalistyczna, to znaczy, że głosiła współpracę wszystkich rewolucjonistów. Ponadto dążyła do stworzenia jednej socjalistycznej republiki na świecie w wyniku rewolucji proletariackiej. Tym samym odrzucała walkę o polską niepodległość. Inną partią socjalistyczną o mniejszym zasięgu niż te wcześniejsze była Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego z Ignacym Daszyńskim, działająca w zaborze austriackim. Przejdźmy teraz do ruchu narodowego, który powstał pod koniec XIX wieku. Pierwsze polskie ugrupowania z nim związanym zostały założone na obczyźnie. W Szwajcarii utworzono Ligę Polską, przekształconą w 1893 roku w Ligę Narodową. Była to tajna organizacja, której celem było udzielenie pomocy polskim konspiratorom. Dążyła do odtworzenia Polski w granicach przedrozbiorowych, ale mieli ją zamieszkiwać tylko Polacy. Organizacja ta miała także swoją młodzieżówkę, czyli Związek Młodzieży Polskiej Z, Zygmunta Balickiego. Najważniejszym narodowcem był Roman Dmowski. W 1897 roku powstała pierwsza polska partia o charakterze nacjonalistycznym, a była to Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Polski ruch narodowy zwykło się nazywać Narodową Demokracją albo jeszcze częściej Endecją. Według programu Endecji najważniejszy był naród, a celem było utworzenie narodowego państwa, ale nie przez walkę zbrojną. Tutaj politycy Endecji propagowali zasadę solidaryzmu narodowego, czyli współpracy wszystkich Polaków w trzech zaborach. Nacisk kładziono szczególnie na polską świadomość narodową. Co ważne, największym wrogiem narodowców polskich były Niemcy, ponieważ obawiano się germanizacji, ale Endecja była otwarta na współpracę z Rosjanami. Pozostał nam jeszcze ruch ludowy. Jak sama nazwa wskazuje, udziela on wsparcia masom chłopskim, ludowi. Powstał dlatego, aby rozwiązać trudną sprawę chłopską, skomplikowaną m.in. przez sytuację panującą w Galicji,
czyli szerząca się bieda, rozdrobnione ziemie, odebrane serwituty. Ruch ludowy właśnie tam głównie działał, a jego zwolennicy zamierzali pomóc chłopom. Za twórcę ruchu ludowego możemy uznać Franciszka Stefczyka, propagatora spółdzielczości. Stąd mamy m.in. na przykład Kasę Stefczyka. Do innych ważnych działaczy należeli też ksiądz Stanisław Stojałowski i małżeństwo Wysłouchów. W 1895 roku mamy pierwszą partię chłopską, Stronnictwo Ludowe. Domagała się ona obniżenia podatków oraz powołania instytucji udzielającym chłopom kredytów. Ludowcy zamierzali uświadomić im o ich sile politycznej oraz rolę, jaką mogą odegrać w walce o niepodległość. W 1903 roku Stronnictwo Ludowe przekształcono w PSL, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, a już 10 lat później doszło do rozłamu na PSL Lewice i PSL Piast Wincentego Witosa. Równocześnie, kiedy trwały rozmyślania nad programami politycznymi w Rosji, zaczynało wrzeć. Ważnym momentem był rok 1905. Wtedy to Rosja poniosła klęskę w wojnie z Japonią i rzesze ludności zaczęły domagać się reform. W niedzielę 22 stycznia 1905 roku przed Pałacem Zimowym, siedzibą cara w Petersburgu, odbyła się pokojowa demonstracja. Mimo to car nasłał na demonstrantów wojsko w celu rozpędzenia zgromadzonych. Zginęło możliwe nawet około 1000 ludzi, dlatego wydarzenie to nazywamy Krwawą Niedzielą. Był to początek rewolucji w Rosji. Car Mikołaj II mimo krwawych represji nie dał rady stłumić buntu, zwłaszcza że do walczących przyłączyli się żołnierze wracający z wojny z Japonią. W tej sytuacji car zgodził się na ustępstwa. Zapowiedział amnestię dla więźniów, wprowadzenie wolności zrzeszeń i zwołanie parlamentu, czyli dumy państwowej. Na protesty zareagowali także Polacy. Głównie w większych ośrodkach przemysłowych fabryki i zakłady przestawały pracować i strajkowały. Do nich przyłączały się także szkoły, które domagały się reform. Car i tutaj zdecydował się na ustępstwa. Rewolucja 1905 roku przyniosła dla Królestwa Polskiego pozytywne skutki. Od tej pory polscy posłowie mogli zasiadać w dumie państwowej, ale tylko narodowcy. Polacy mogli zrzeszać się w organizacje społeczne i kulturalne oraz wprowadzono tolerancję religijną. Nie udało się jednak przeprowadzić pełnej polonizacji w szkołach, ale można było używać języka polskiego w urzędach gminnych. Prawo do zakładania szkół zyskała organizacja o nazwie Polska Macierz Szkolna. Jednak nie wszyscy PPS-owcy byli zadowoleni z wyników rewolucji. Część działaczy, tzw. starzy, z Piłsudskim na czele, liczyli na dalszą walkę o niepodległość, a reszta, tzw. młodzi, zadowolili się reformami społecznymi. Dlatego w 1906 roku doszło do rozłamu. Starzy utworzyli PPS frakcję rewolucyjną, a młodzi PPS lewicę. Natomiast inne zdanie na temat rewolucji miała endecja Romana Dmowskiego, która uważała, że należy wykorzystać kryzys w Rosji na uzyskanie autonomii przez Królestwo Polskie. Jednak same partie nie były w stanie walczyć o niepodległość, dlatego niektóre z nich zaczęły tworzyć niepodległościowe grupy walki zbrojnej oraz bojówki. Jedną z tych ostatnich była organizacja bojowa PPS, która chroniła demonstrantów, a nawet dokonywała zamachów na rosyjskich funkcjonariuszy. Najważniejszą organizacją niepodległościową był założony w 1908 roku we Lwowie przez Piłsudskiego Związek Walki Czynnej z Kazimierzem Sosnkowskim na czele. Jego celem było szkolenie polskiej kadry dowódczej, która w Galicji mogła funkcjonować. Działacze ZWC zakładali organizacje sportowe oraz paramilitarne, np. Związek Strzelecki Władysława Sikorskiego. Podobne organizacje tworzyła także endecja i PSL. Widzimy więc, że większość namiastek polskich jednostek wojskowych formowało się w Austro-Węgrach. Dlatego głównie działacze PPS frakcji rewolucyjnej Piłsudskiego chciało walczyć o niepodległość ramię w ramię z Austriakami. Była to orientacja proaustriacka, natomiast endecja Romana Dmowskiego liczyła na pomoc Rosji w walce z germanizacją. Tutaj mamy orientację prorosyjską.